Witam serdecznie, Paweł Drozda z tej strony. Z tego nagrania dowiesz się, czym tak naprawdę jest system Rytmikon oraz pokażę Tobie, jak cały system wygląda od środka i jak to działa. Na początek kilka słów wstępu. System Rytmikon jest to tak naprawdę zbiór różnego rodzaju materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć muzycznych, takich jak piosenki na różne okazje, wraz z instrukcjami wideo, zaproponowanym ruchem oraz z podkładami. Teraz tak, do każdej piosenki mamy przeważnie 4 podkłady. Dwa podkłady dla grup młodszych i 2 dla grupy starszej. I teraz, dla każdej z grup mamy podkład wokalny oraz instrumentalny. Oprócz tego mamy także różne propozycje zabaw muzyczno-ruchowych z instrukcjami, wideo najczęściej oraz także z podkładami muzycznymi. W systemie znajdują się także różnego rodzaju scenariusze. Na przykład póki co mamy scenariusz imprez integracyjnych takich jak Balik, Andrzejki czy Festyn Rodzinny. W systemie zamieszczony jest także kurs wideo, w którym jest pokazane, zaprezentowane, jak można w prosty sposób nauczyć się grać pod zajęcia muzyczno-ruchowe. I dodam jeszcze, że system będzie na bieżąco aktualizowany oraz także będą brane pod uwagę różne propozycje. Dla wszystkich uczestników tutaj systemu też planowana jest stworzenie grupy na Facebooku, gdzie będzie można dzielić się opiniami, uwagami oraz dodawać swoje po prostu pomysły. To jest też bardzo fajna sprawa. Dobrze, to może przejdźmy do samego systemu. Tu mamy stronę logowania. Po wykupieniu subskrypcji na 365 dni, bo to wygląda tak, że opłata 397 zł jest to opłata roczna, gdzie po dokonaniu opłaty na podanego maila dostajemy swój login, gdzie przeważnie jest to adres e-mail oraz hasło. I teraz tak naprawdę każdy nauczyciel z danej placówki będzie mógł korzystać z systemu właśnie za pomocą logowania. Będzie jedno hasło dla danego przedszkola na okres roczny. Dobrze, to przejdźmy do samego systemu. Tu mamy stronę logowania. Ja tu skorzystam z mojego konta testowego. Logujemy. O, tak wygląda panel. Przejdź do kursu. Klikamy, żeby wejść do środka. I teraz wygląda to w ten sposób. Z prawej strony tutaj mamy kolumnę ze spisem treści. Co się tutaj znajduje? Czyli cały system jest podzielony na moduły. Mamy moduł pierwszy, kurs wideo. I teraz, co tutaj należy do tego modułu? Mamy tutaj podmoduły 1.1, 1.2 i tak dalej. Czyli w każdym module też przeważnie znajdują się podmoduły. I co tutaj mamy w tym kursie wideo? Mamy wstęp, czyli jak z tego skorzystać, omówienie klawiatury, jak zagrać marsza ze zwrotem kierunku, podskok, bieg, melodia smutna, wesoła, tempa wolno, szybko, dźwięki niskie, wysokie. I później jeszcze dodatkowy moduł to ćwiczenia. Na przykład weźmy sobie tutaj przykładowy moduł, jak wygląda. Jak zagrać marsza. O. Najeżdżamy kursorem, klikamy myszką, lewym przyciskiem i tutaj pojawia nam się nagranie z lewej strony. Z lewej strony zawsze znajdują się materiały. I teraz, aby otworzyć, naciskamy przycisk play. Witam. W tym nagraniu pokażę Tobie, jak zagrać prostego marsza. Otóż na początek musimy znaleźć sobie dźwięk C. Najlepiej raz kreślne. I od tego dźwięku będziemy zaczynać. I teraz
OK. I w ten sposób jest prezentowany cały kurs wideo, czyli z widoku klawiatury. Następnie idziemy, mamy kolejny moduł. Podkłady instrumentalne do zajęć muzyczno-ruchowych. Mamy tutaj kolejną opcję, czyli pierwsza opcja, możemy uczyć się, aby wykonać podkłady samodzielnie. Samodzielnie umieć podegrać, tak, pod daną zabawę na przykład. A tutaj mamy gotowe podkłady. Ciach, klikamy. Zobaczymy, co się tutaj znajduje. O. I tutaj z lewej strony mamy podkład do marsza. Wysłuchajmy. Ten właśnie oto sposób mamy nagrane kolejne podkłady na dźwiękach pianina. I mamy tutaj tak, mamy marsz, muzyka szybka, wolna, przywitanka, muzyczna przywitanka w wersji wokalnej oraz instrumentalnej, muzyka relaksacyjna, podskok, marsz i bieg, dźwięki wysokie, niskie. Oraz zarówno do muzyki relaksacyjnej, jak i do podkładów muzyczno-ruchowych mamy instrukcję. Czyli instrukcję, co w danym momencie ma dziecko wykonać. A nawet też mamy propozycję jakiejś prostej zabawy. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy kolejny moduł. Tu mamy moduł trzeci. Zabawy muzyczno-ruchowe. Zabawy muzyczno-ruchowe. O, i teraz mamy podmoduły. 3.1, 3.2, 3.3. W tej chwili mamy tutaj aż do 3.11. Tak jak powiedziałem wcześniej, zabawy będą aktualizowane i będzie tego coraz więcej. Przykładowo klikniemy sobie na jedną z zabaw. O, po lewej stronie pokazuje nam się instrukcja wideo, gdzie omawiam całą zabawę, jak to wygląda. Jeśli istnieje taka możliwość, to też jest ona przedstawiona, a jeśli nie, to jest po prostu omówiona instrukcja. Kolejny moduł. Idziemy dalej. Piosenki z pokazywaniem na różne okazje. I mamy znowu podmoduły. Piosenki na dowolną okazję, piosenki na Boże Narodzenie, piosenki na Dzień Babci i Dziadka, piosenki patriotyczne, piosenki na Dzień Matki, na Walentynki. I także wchodzimy sobie w taki podmoduł. Weźmy na przykład na Boże Narodzenie. O proszę. I tu po lewej stronie mamy propozycję piosenek świątecznych. Idziemy dalej. Kolejny moduł, moduł piąty. Zabawy i konkursy na imprezy integracyjne. Mamy takie jak balik karnawałowy, andrzejki, festyn rodzinny. O, tutaj w tej chwili mamy też instrukcję wideo. OK, idziemy dalej. Moduł szósty, tu mamy osobno podkłady do kolęd. O, i tu mamy aż podmoduły do 6.11. OK. Teraz jeszcze dodam, że do każdej kolędy mamy dwa podkłady instrumentalne. Wolniejsze tempo dla młodszych dzieci oraz szybsze dla starszych dzieci. Teraz tak, pokazałem tutaj menu oraz jak to pojawia się tutaj po lewej stronie i jak korzystać z nagrań. Ale teraz jeszcze jest osobny moduł na samym dole, materiały do pobrania. Wchodzimy w to.
I teraz mamy odpowiednio do wszystkich modułów. Mamy moduł pierwszy. Do modułu pierwszego, czyli do kursu wideo, mamy do pobrania nuty. Do modułu drugiego, czyli mamy podkłady instrumentalne do zabaw. I wszystkie po kolei. To podkłady instrumentalne do zabaw, czyli do tych wszystkich zabaw, które znajdują się w module drugim, mamy podkłady muzyczne. Do przywitanki, zarówno wersji wokalnej, jak i instrumentalnej oraz do muzyki relaksacyjnej. Następnie do modułu trzeciego, zabawy muzyczno-ruchowe, mamy podkłady. Tu mamy nazwy zabaw, czyli mamy na przykład odgłosy natury, teatrzyk z dźwiękami, zmiana pogody. Dokładnie tak, jak to znajduje się w poszczególnych modułach, czyli tak jak w module trzecim mamy zabawy muzyczno-ruchowe, to tu mamy do pobrania podkłady. Następnie mamy do piosenek z pokazywaniem. Podkłady i scenariusz zabawy integracyjne. Tutaj jest w tym module piątym znajduje się instrukcja wideo, gdzie po prostu są omówione wszystkie te zabawy i konkursy, a tutaj dodatkowo po kliknięciu tutaj przekieruje nas do pobrania tego scenariusza w PDF-ie oraz do każdej zabawy czy konkursu jest też podkład. I moduł szósty, podkłady kolęd. Myślę, że w dość prosty i przystępny sposób omówiłem, jak to wygląda od środka. Dodam tylko, że system będzie przez cały czas aktualizowany. Będą pojawiały się tutaj cały czas to nowe materiały, nawet dla osób, które wykupią dostęp wcześniej. To i tak będą na bieżąco pojawiały się aktualizacje. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam i zachęcam do korzystania z systemu.